Ja swoją polityczną decyzję podjęłam nie tak dawno. I dziś mówię głośno. Jestem lewicowym prezydentem, który chce prowadzić nasze miasto ku innej, bardziej sprawiedliwej rzeczywistości. Dziś pojawia się szansa, żeby to lewicowe spojrzenie przełożyć wreszcie na całą Polskę. Cieszę się, że mamy dzisiaj w Zjednoczonej Lewicy takie kobiety, ale i takich mężczyzn, jacy są z nami, żeby było wreszcie. Zjednoczona Lewica powstawała w naszych głowach jako projekt na początku niemożliwy. Wydawało nam się, że protest fatalny dla Lewicy w wyborach prezydenckich. I po 4 złych latach awantur nic dobrego nam się przydarzyć nie może. I wtedy doszliśmy do wniosku, że przecież może. Przecież wystarczy zacząć ze sobą rozmawiać. Zacząć ze sobą rozmawiać i wiedzieć, że początek tych rozmów będzie na początku miły, potem bardzo trudny, potem naprawdę tak trudny, że nikt nie będzie chciał na siebie spojrzeć wzajemnie, a potem doprowadzi nas do tego, że się zwyczajnie zaczniemy szanować i rozumieć. I z różnych środowisk, z różnych partii lewicowych udało nam się dzisiaj zbudować koalicję Zjednoczonej Lewicy. I widzimy, że Polki i Polacy doceniają to, że chciało nam się ze sobą rozmawiać, że umieliśmy szukać dróg wspólnych i wypracowaliśmy wspólny program. To też nie było łatwe. Wywodzimy się z różnych środowisk, chociaż zawsze lewicowe. Jedni z nas są bardziej liberalni, drudzy bardziej socjalistyczni, jak chociażby Polska Partia Socjalistyczna. Udało nam się połączyć ludzi o poglądach konserwatywnych czasami w kwestiach społecznych z tymi bardzo postępowymi. Też znaleźć wspólny język, znaleźć kompromis. Tylko w imię wspólnego celu. A tym wspólnym celem jest to, by w Polsce żyło się Polakom trochę lepiej, trochę sprawiedliwiej. To nie są wielkie cele. My nie chodzimy z olbrzymimi deklaracjami, jak poprawimy w 100% byt wszystkich o bardzo dużo. Bo wiemy, że to nierealne. Bo wiemy, że na to budżetu państwa dzisiaj nie za bardzo stać. I nie ma co się oszukiwać. Nie będzie łatwo zrealizować program. Po pierwsze, nie będzie tak łatwo przejąć władzę. I mamy świadomość, że to jest drugi marsz, ale pomysł Zjednoczonej Lewicy to nie jest pomysł na wybory jedyne. To nie jest pomysł, wejdziemy do Sejmu, a potem zobaczymy. Nie, to jest pomysł, wejdziemy do Sejmu i będziemy tam dużą, znaczącą siłą. W zależności od tego, jak ten Sejm będzie ułożony, będziemy działać. Najlepiej by było, gdybyśmy mogli być bardzo silną opozycją. I wtedy, w ciągu 4 lat, zdobyć władzę. Nie mamy co się oszukiwać, nie idą łatwe czasy. Już wiemy, że napięcia na granicy wschodniej są coraz bardziej aktualne dla Polek i Polaków i naszego rynku pracy, że konflikt bliskowschodni jest i będzie coraz bardziej aktualny dla nas. W związku z tym musimy mieć dobrych, silnych przyjaciół, takich, na których my możemy polegać, które na nas nie mogą polegać. I to wszystko musimy robić w taki sposób, żeby przede wszystkim nigdy nie zapominać, że i tak najważniejsi ludzie są tutaj w Polsce. Dla nich muszą być miejsca pracy, dla nich musi być służba zdrowia, dla nich musi być dobra młodość i godna starość. Zjednoczona Lewica po to powstała, żeby to zapewnić w każdych warunkach parlamentarnych. Dziękuję. Teraz, jeżeli są pytania z sali, to bardzo proszę. Ja mam następujące pytanie. Jaki jest Pani stosunek do otworzenia przemysłu państwowego, publicznego, aby na przykład w małych miastach państwo miało własne fabryki, własne oddziały? Tak, zgadzam się z Panem, że polski przemysł musi być odbudowany, żeby to były pieniądze z budżetu państwa i żeby to były firmy państwowe. Oczywiście nie wszędzie się to da. I są miejsca, gdzie też dobrze, żeby wszedł prywatny inwestor, tylko musi trzymać standardy. Tylko Polki i Polacy, którzy tam pracują, muszą być wynagradzani. Warunki pracy muszą być dobre. I oczywiście ideałem jest, żeby te kluczowe dla gospodarki sektory były w rękach państwowych. I powinniśmy mieć w rękach państwowych tyle, ile nam zapewnia bezpieczeństwo. Czy to jest sprawiedliwe, żeby na przykład człowiek w pracy, żeby pracował w Polsce, na przykład dostał 900 złotych emerytury czy renty, a na jednego uchodźcę mamy dać na przykład chyba 1700 złotych, nie? Proszę mi powiedzieć, jaka tu jest sprawiedliwość? I teraz tak, jeszcze jedna taka mała sprawa. Weźmiemy tych uchodźców, przyjmiemy. Proszę mi powiedzieć, jak to będzie załatwione, żeby jak oni jak najszybciej któregoś dnia tam w tej serwisie ta wojna skończy. Jak wy to załatwicie, żeby oni tutaj nie zostali? Bo my ich nie chcemy. Pan
nie tak, że ci ludzie nie jadą, ci uchodźcy nie jadą do nas dlatego, że ważą, tylko dlatego, że uciekają, bo mają zagrożone życie i zdrowie. Musimy to pamiętać, bo nie chcą wrócić do siebie. Tylko ktoś musi zadbać o to, żeby w Syrii był porządek. I to nie jest problem tylko Europy, to jest problem całego świata. To jest problem również Rosji, to jest problem również Stanów Zjednoczonych, które do tego doprowadziły, więc my jesteśmy za tym, żeby uruchomić oczywiście wszelkie możliwe procedury, żeby ograniczać państwo islamskie, bo ono się faktycznie mocno poszerza, ale naprawdę to, co ta debata i ta dyskusja i to straszenie tym uchodźcami jedną z partii, naprawdę nie powinno mieć miejsca, bo nie ma tego w Polsce problemu. Ale mamy nadzieję, że po zwycięskich wyborach, po tym jak Barbara poprowadzi drużynę Zjednoczonej Lewicy do jak najlepszego wyniku, znajdzie któregoś dnia trochę czasu, żeby odwiedzić nas na dłużej, żeby zobaczyć, jak pięknym miastem jest Świdnica, żeby o nas nie zapomniała, bo mamy tutaj taki drobny upominek. Dziękuję wam bardzo.